A kiedy to policja wtargiwała do kaplicy celi kapłana Poznań-Wronicka 9, zawołana tam przez dwóch zamaskowanych typów, osobników, jeden o nazwisku Bielski, drugi o nazwisku Nowak. Mamy wierzyć, że to kapłani byli. Ksiądz skończył mszę świętą i zaczynał różaniec. I Nowak im powiedział: możecie wchodzić. I sąd wydawał wyrok, że już nie było mszy, więc nie naruszyli kultu. Bezbożni policjanci. Ale kto ich napuścił? Kto przed Bogiem za ten fakt poniesie, ponosi konsekwencje i karę Bożą? A w domu salezjańskim osobnik nazwiskiem Nowak i Bielski, to sobie tak może zadzwonić, wezwać policję, oni mogą interweniować, a dyrektor tam w tamtym domu był Szymczak. A jak pytaliśmy w sądzie, czy ta decyzja była za sprawą inspektora Pizonia, to Nowak co w sądzie odpowiadał? Ktoś pamięta? Ktoś był wtedy? Nie odpowiem, bo jeszcze bym kogoś uraził, wsypał na jakiś taki sposób. Salezjanie za to odpowiedzą. To oni napuścili policję. 19 października 2019 rok. I wyrok w Rzeczpospolitej Polskiej skazujący mnie, szanownego pana ministranta, żeśmy wtedy nie okazali dowodów tożsamości i całe te głupie uzasadnienia sądu, jaki to sędzia sądził w tej sprawie? Pamięta pan nazwisko? Proszę? Księdza inny, Aha, nie inny. pana inny, mnie inny. A rok ksiądz podał, bo to był 21. 21 rok, tak, przepraszam, nie 19, 21. Ale trzeba to widzieć, że miał się zacząć różaniec, a oni się przed sądem tłumaczyli, nie było mszy. Nie było mszy, kultu nie naruszyli. Miałem wystawić Pana Jezusa wtedy. Sprofanowaliby. Nie myśli się na ten sposób, ale to są bezbożnicy. Jesteś bezbożny, idź pracuj w policji albo w sądzie, mimo że tam kapelan będzie. Wychodzi na to. Nie ma kto ich upomnieć. Albo sobie nic z tego nie robią.